bo pewno wszyscy wiedzą, ale dla tych, co nie wiedzą, jezioro Goczałkowickie, ja sprawdziłem w internecie, pod względem powierzchni jest czwarte w Polsce, a 140 sztucznych, jeżeli chodzi o sztuczne jeziora, a 140 jezior sztucznych w Polsce jest. Nie wiedziałem, zadziwiłem się, że aż tyle. Czyli jak na 140 na czwartym miejscu, to jest dobrze. Pod względem powierzchni na czwartym, a pod względem zasobu wody... O kurczę. To są efekty suszy w tym roku. Woda schodzi bardzo szybko. Tydzień temu jeszcze tak nie było. No to właśnie, ja pamiętam jak od dziecka, że tu było. Kąpielisko, piaskiem było wysypane. Trzeba z walunę, trzeba wsadzić z rowera, trzeba uchodzić, tak złoto może być. Ale się zmieniły przepisy. Ale interpretacja tego. To co? Teraz ci kas uratował głowę. Znaczy, nie dużo nie brakowało. Sarna na przykład w kółko kościoła uderzyła. Ja by nie kas, nie odpoczął mi się. Paczka nie mogę wyjechać. A tyle przed nogami się nie zatrzyma? Ona przyjeżdża i wrota. No to ma się na masce oparę. Co masz? Ja bym przypierdoliła sarna. Robert mi wyrwało jak to. No, Żuł, jakoś dużo nie jeździ, jakoś. Co między nami ludzie, co nie jeżdżą dużo. Jeździ, no. Okazjonalnie, Burek, wystarczy po chlipie. Mamy gościu je. Ja myślałem, że pierwszy raz, a gościu tu... A myśli, że tylko on jest obeznany, no. A gościu tu kawał życia spędził na dyskotekach. Jako wykidajło chyba. Porębie tu jeździ mój 4 lat na dyskotekach. Robert! No akurat do tego rowera. Tak to wygląda. Oryginał. Do Opola do jazdy. Opola do jazdy. To jest rynek w Strumieniu. Napisa jakoś przyjechał, nie? A to się na górę na nie, normalna opowa. To jest nowo wyremontowany most w Strumieniu. Słuchajcie, roztomili sobie już po zakończeniu wyprawy dookoła zbiornika Goczałkowickiego. 50 ile? 56 kilometrów dokładnie. No może nie dokładnie, tam 1, 2, 3 kilometry tolerancji. Lato pożegnane. Sezon letni też. Witamy jesień. I oczywiście siadamy na rower, bo innej opcji nie może być. Odpoczynek był, jedzonko było, więc ruszamy dalej trasę. I rowerowo witamy jesień, dziękując wszystkim rowerzystom za towarzystwo. Było fajnie. Ale my nadal nie schodzimy z roweru jeszcze co najmniej do połowy listopada. A może i nawet w Sylwestra, jak będą dobre warunki, w dzień oczywiście, pożegnamy sezon 2015. Słuchajcie, roztomili, jestem na terenie jasienickiej niskoemisyjnej strefy ekonomicznej.
gdzie w przyszłości będą zakłady pracy. No właśnie, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Najwięcej emocji tutaj wywoływało odprowadzenie wód z tego terenu w stronę gminy Czechowice, czyli mojej gminy, w której mieszkam, jak i również no, dojazd, również związany z problemem dojazdu przez gminę Czechowice-Dzielnice. Tego dojazdu nie będzie przez tą gminę. Gmina się nie zgadza i w tym samym akurat mają rację, bo nasze gminne drogi nie są przystosowane do tirów. Trzeba zrobić drogę do ekspresówki w Wapienicy. Budowa mostu w Międzyrzeczu. To już jesteśmy na terenie Wapienicy. Zakład produkcyjny, w którym pracuję. I jedziemy dalej. Lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice. Szybowiec. Słuchajcie, pub strudzonych rowerzystów, stare rowery. Stary romet. Ale znowuż ludzie, znowu się będzie tego. Zaraz zaś wyjeżdża, zaś się zmęczy. Chodź do domu. A to już wzgórze Trzy Lipki w Bielsku, w starym Bielsku. Szczenica.
Słuchajcie, jestem przy bunkrze, jednym z wielu, który jest tutaj w okolicach Trzech Lipek w Bielsku. Jest ich tu chyba z 10. To są fortyfikacje Armii Kraków, stawiane tuż przed II wojną światową. Droga ekspresowa S1 Bielsko-Biała Cieszyn to jest ta Polska w ruinie, którą teraz jedna z opcji politycznych bardzo akcentuje. Nie będę mówił, która, żeby nie robić agitacji przed wyborami 25 października, ale zobaczcie, to jest Polska w ruinie. Może i takich dróg jest mało, ale powstają. Coś się dzieje, a nie żadne cholera Polska w ruinie. To jest Polska w ruinie. Obudźcie się, ludzie. Słuchajcie, jestem już w Czechowicach-Dziedzicach, nieopodal miejsca, gdzie kończy się ulica Kopernika. Tutaj jest w tym lesie. Nie wiem, jak ten las się nazywa. Czarny Las chyba. Tak, chyba tak się nazywa. Nie mylić z Czarnolesiem w Zabrzegu. Gdzie jest ten pomnik, gdzie te cholerne komuchy postawiły pomnik. Nie wiem bardzo, czy on tutaj jest. Jest. Znalazłem go. Gdzie komuchy pomnik postawiły. No, ten mostek tu Zacherski nie jest. Ale i krzypopa jest wyschnięta, susza. Już można śmiało sobie przejść. A jednak nie jest wyschnięta. No proszę. No proszę, nie jest wyschnięta, skubano. Widzicie. Jest. Jest pomnik, gdzie komuchy postawiły. Gdzie partyzantka antykomunistyczna zabiła właśnie komuchów ZWM. Tak, pamięci komuchów ZWM, Związek Walki Młodych. Słuchajcie, widzicie, pamięci bestialsko zamordowanych przez bandę NSZ, Narodowe Siły Zbrojne. W dniu 18 lipca 1946 roku działaczy Związku Walki Młodych, kapitana Zbigniewa i Henryka Kępnych. Młodzież powiatu i miasta Bielska. O proszę. Komuchy postawiły pomnik. Pamiątka jeszcze z czasów Polski Ludowej. To jest dokładnie tutaj, w tym rejonie. W miejscu, gdzie linia wysokiego napięcia wychodzi z lasu. To są też efekty suszy. Tak wygląda rzeka Wapienica. Ligocie. Wygląda źle. Mało wody. W pewnym miejscu nawet jest sucha. Sami popatrzcie. To jest rzeka.